pytania, których nie znajdziesz na liście najczęściej zadawanych na rozmowie o pracę. Zaskakujące, dziwne, a czasami śmieszne. Dzisiaj podam Wam przykłady nietypowych pytań na rozmowie o pracę, powiem, dlaczego rekruterzy je zadają i jak na nie odpowiadać. Zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie w Akademii Technik Rozwoju. Dzisiaj 6 nietypowych pytań, które możesz usłyszeć na rozmowie o pracę. Przenosisz się w czasie do średniowiecza i musisz wyjaśnić napotkanemu człowiekowi, czym jest telewizor. Pytanie z kategorii dziwnych, ale i takie pytania pojawiają się na rozmowie kwalifikacyjnej. Ono ma pokazać, czy myślisz kreatywnie, czy potrafisz sobie radzić w różnych, bardzo często zaskakujących sytuacjach. Tutaj nie ma ani dobrej, ani złej odpowiedzi. Może się zdarzyć tak, że rekruter będzie chciał odegrać scenkę i to on wcieli się w tę postać ze średniowiecza, więc powinieneś tutaj uważać, żeby nie dać się ponieść swoim emocjom, ponieważ rekruter może próbować wyprowadzić Cię z równowagi, zadając różne dziwne pytania. Opisz siebie jednym słowem. Często rekruterzy proszą, żeby opisać siebie, opowiedzieć coś o sobie, co też jest trudne, natomiast opisanie siebie jednym słowem jest wyjątkowo trudne, ponieważ powinno to słowo odzwierciedlać wszystkie Twoje umiejętności potrzebne na danym stanowisku, a przynajmniej te najważniejsze. Załóżmy więc, że ubiegasz się o stanowisko kelnera, a w umiejętnościach potrzebnych na tym stanowisku jest wysoka kultura osobista. W związku z tym takim słowem może być na przykład gentleman. Uważaj jednak, żeby nie było to słowo banalne albo pokazujące Twoją próżność. Na przykład jestem wspaniały, jestem wyjątkowy. Jeśli szukasz słów, które mógłbyś użyć podczas opowiadania o sobie na rozmowie kwalifikacyjnej, to zapraszam Cię na moją stronę, link w opisie pod tym filmem. Jest godzina 12 za rok. Co teraz robisz? Z reguły rekruterzy pytają, jak wyobrażasz sobie siebie, swoją karierę na przykład za 5 lat, natomiast rok to jest dość krótki okres czasu, więc to jest dość trudne pytanie. Na to pytanie powinieneś odpowiedzieć bez zawahania, z pewnością siebie, ponieważ Twoja odpowiedź pokaże, że wiesz, czego chcesz. Tylko jak na nie odpowiedzieć? Z jednej strony powinieneś pokazać, że zależy Ci na tym stanowisku, ale z drugiej, że masz ambicje, by piąć się wyżej. Natomiast pamiętaj, że rok to dość krótki okres i rekruter szuka w tej chwili kogoś na to konkretne stanowisko. Nie chce, żeby ten kandydat traktował to stanowisko jak trampolinę. Więc za rok raczej nie powinieneś myśleć, że już gdzieś tam jesteś na stanowisku wyżej, tylko że raczej masz ugruntowaną pozycję, jesteś specjalistą na tym stanowisku i powoli rozglądasz się za linami, które pozwoliłyby Ci się wspinać wyżej w hierarchii firmy. Co Cię najbardziej irytuje? W pracy, w życiu, w innych? Zasada jest taka, że nie powinno Cię irytować to, z czym będziesz mieć do czynienia na co dzień na tym stanowisku. Więc jeśli na przykład ubiegasz się o stanowisko asystenckie, to nie powinny Cię irytować dzwoniące telefony. Mogą Cię irytować na przykład niekompetentni współpracownicy, wtedy zapewne rekruter zapyta Cię o przykład takiej sytuacji, poprosi, żebyś wyjaśnił, jak sobie radzisz właśnie z takimi niekompetentnymi współpracownikami. Rekruter będzie chciał też sprawdzić, czy łatwo się irytujesz, czy łatwo dajesz się ponieść emocjom, dlatego zwróć uwagę na ton swojej wypowiedzi, odpowiadając na to pytanie. Co czyni Cię wyjątkowym? Innymi słowy, co wyróżnia Cię spośród dziesiątek innych kandydatów ubiegających się o tę posadę? Naturalnie nie znasz innych kandydatów, więc trudno byłoby Ci wybrać taką cechę, która będzie Cię wyróżniać. Natomiast podejdź do tego pytania z innej strony i zastanów się, co mogłoby być największą wartością dla Twojego pracodawcy, największą wartością w Tobie dla Twojego pracodawcy. Więc jeśli na tym stanowisku wysoko ceniona jest umiejętność współpracy, umiejętność pracy w zespole, to oczywiście powiedzenie, że potrafisz pracować w zespole, nie wyróżni Cię spośród innych, ale jeśli
użyjesz tej umiejętności do pracy w zespole poprzez powiedzenie, że potrafisz łączyć ludzi z różnych departamentów i potrafisz mobilizować tych ludzi do pracy, to będzie coś, co wyróżni cię na tle innych. Gdybyś miał wybór między dwiema supermocami, lataniem lub byciem niewidzialnym, to którą supermoc byś wybrał? Pytanie z kategorii dziwnych brzmi jak pytanie do 12-latka, natomiast nic bardziej mylnego. Słuchajcie, Forbes przeprowadził badania wśród osób zajmujących stanowiska kierownicze i ponad 70% ankietowanych wybrało latanie. Odpowiedź na to pytanie pokazuje Twoje potencjalne zdolności przywódcze. Latanie stawia Cię na piedestale, latanie sprawia, że jesteś widoczny dla innych, podczas gdy bycie niewidzialnym sprawia, że wtapiasz się w tłum. Dlatego to pytanie powinno zabrzmieć dla Ciebie raczej, czy wolisz być na pierwszym planie, czy jednak wolisz być za kulisami. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, czy Wam się podobało i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.